Atak ośmiornic na Lwów. Kosmos zgrzyt, eksplozja w niebie. Oto nadszedł sromotny czas. Idą do mnie, idą do ciebie, ośmiornice zgładzą nas. Kosmos wielki jest jak Sybir, morgów 100 tam jest jak pył. Ośmiorniców wielki król sprawić nam chce ból. Bracia Boczniacy, świadkowie lądowania pod Lwowem ośmiornic z kosmosu, popędzili wezwać pomoc. Niestety Mirek okazał się ślamazarem, przewrócił się i zaplątał w chaszcze. Janek, sądząc, że nie ma szans na szybkie uratowanie brata, stwierdził, że ten kiedyś i tak umrze. A tu przynajmniej stanie się to na łonie natury i wśród śpiewu ptaków. Nie tracił więc czasu, zostawił go i popędził do jedynego człowieka, który mógł stawić czoła zagrożeniu. Na posterunek kapitana Janusza Jarosława Pojarczyka. Proszę pana! O co chodzi? Straszna rzecz! Proszę mówić spokojnie, o co chodzi? Ośmiornica zaatakowała na Lwów! O nie! Straszna wiadomość! Lwów jest zagrożeniem, jest pan pewny, naprawdę? Tak! Musimy coś zrobić, muszę wymyślić plan, tylko ja, kapitan Janusz Jarosław Pojarczyk, mogę uratować Lwów! Tylko ja mogę uratować to miasto! Niech pan poczeka, musimy wymyślić jakiś plan. Niech mi pan da chwilę pomyśleć. Chwilę. Jaki plan wymyśli kapitan? W jego rękach leży los miasta. Co też wymyśli? Dajmy mu jeszcze chwilę. Tymczasem akcja przenosi się teraz do dalekiego kraju, nad wielką i nieokiełznaną pustynię. A nie, jednak się przenosi na podwoską łąkę. To jest galia stał pulę. 50! 14 ja biorę! Jak już? Coś pijemy, chłopaki. Jest to dobry. Dawaj flaszeczkę. Łap! Flaszeczka. Jak się okazało, Janek jednak przeżył. Panowie! Lwów! Lwów zagrożony, panowie! Ale zaraz, tam nas ktoś wołał chyba. Ale ktoś nas wołał tam. Panie! Partyjkę skończymy! Skończyć musimy! A wiecie, ta Jola to też wąsa sama. Tak? No. Ryjus. Ja to zbieram, tylko. Wolnie pochodzę. Skończymy i na ile się pójdzie. 7, 10, chodź! Co to za krzyki? No to już koniec jest? Chyba Lwów potrzebuje pomocy. O nie, nasze miasto? Nasze? A nie. Pomóżmy im! Nasz kochany Lwów! Lwów! Się zadać! Kurwa! Zlać! Pomóż! Lwów! Czekamy! Zobacz ten Lwów! O, psia kość! Niech to sito! Tyla noga! Co tu się mogło stać? Boże, co myślicie? Co tu się mogło stać? Naprawdę, co tu się stało? To jest krew! I okulary, tego młodzieńca, tego mężczyzny, co tu biegł. Coś go musiało zaatakować. Boże, co to było? Tylko my to widzimy, to może tylko my możemy rozwikłać tą zagadkę. Uratujmy miasto. Musimy się tym zająć. Rozwikłajmy ją. Chodźmy. Tak oto nasi bohaterowie postanowili wziąć rozwikłanie tej zagadki na swoje wątłe barki. Nie spodziewali się nawet, jakie szokujące rezultaty mogą przynieść 3 godziny śledztwa. Ja już nie wiem, zmęczony. Na zagadka. Ach, kart nie zabraliśmy. Nie, ja już nie mam w ogóle na nic siły. Ale ja myślę, że za tym stoją Amerykanie. Amerykanie? Kto to jest Amerykanie? Co to? Martinez. Martinez. Co? Panowie, co to
pozwoleniem... Alfonso Martinez, największy gwiazdy. Z pozwoleniem ja muszę na potrzeby. Dobrze, dobrze, to my też tak mamy. Ech, wiesz Maciek, tak jakoś słabo się czuję. Czemu, Andrzej? Dlaczego przez tą sprawę? Co się stało? Nie wiem, wiesz, tak jakby coś mi się przyssało do karku i wyssało krew. No kurczę, a to musisz czekać, to może ta ośmiornica, co przyssać się do karku i wyssać krew. Znasz taką. O kurde! Walio! Mnie też zaatakowała! Co ją zrobić z głową? A nie wiem co zrobić! Rozprawiłem się! Ty? Pistolet? Skąd masz pistolet? Nie wiedziałem... No tak, przecież jak cię wychowali twoi mili? Nie wiedziałem, że pracujesz dla Martineza. Jesteś chuliganem, odejdź stąd, ja się z nim nie zadaję. Odejdź stąd. Nie koleguj, nie kolegujemy się. Nie chcę takich kolegów jak wy. Gdzie wasze wąsy? Ośmiornica zjadłem wąsy! A!